Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, Aleksandra Halimoniuk. Witam w programie Hola Zdrowie. Ola Zdrowie. Zdrowie jest ważne i powinniśmy o nie dbać, zwłaszcza, że będziemy żyć coraz dłużej i w erze długowieczności jakość tego życia po prostu będzie nam potrzebna, będzie nam lepiej i łatwiej. I w tym programie właśnie o tym rozmawiamy. A dzisiaj zajmiemy się zdrowiem psychicznym i do programu zaprosiłam Joannę Chmurę. Dzień dobry, Asiu. Asia prowadzi fantastyczny kanał Sztuka Możliwości. Bardzo mi się podoba ta nazwa. Czy to znaczy, że psychologia daje nam takie możliwości? Jak to interpretować? Ja się śmieję, że tam czasem jakbym zabrała literkę T, to jest kanał Sztuka Możliwości. I że ja trochę jestem między szukaniem możliwości dla siebie, ale też dla osób, z którymi pracuję. Plus uważam, że szukanie możliwości to jest sztuka, że sztuką jest umiejętnością szukanie możliwości tam, gdzie ich od razu nie widać, albo gdzieś, gdzie jakieś drzwi, język polski jest strasznie trudny, gdzie jakieś drzwi zostały zamknięte i szukanie możliwości poza tym, co jest widoczne tu i teraz jest myślę, że dużą sztuką, o której czasem zapominamy. Mm-hmm. I chyba trudną sztuką też. Jest trudno, szczególnie jak nie mamy wykształconego takiego podejścia do życia, które mówi, no jak nie to, to innego. Albo jak nie tędy, to może inną drogą. Albo jak nie teraz, to później. Że są takie systemy, już wchodząc w szczegóły, są takie systemy rodzinne, które kształtują nas, czy środowiska, bo niekoniecznie to muszą być rodziny, w tym dzieciństwie nieszczęsnym, do którego tak warto wracać, a propos zdrowia psychicznego, gdzie zostało zasiane różnego rodzaju podejścia do życia. I są takie systemy rodzinne, które na upadki, potknięcia, porażki, właśnie zamknięcie jakichś drzwi czy okien mówią, aha, dobra, no to szukamy innego wyjścia. Są takie systemy rodzinne, które mówią, aha, nie, no to tyle. Mm-hmm. I kończą. I wtedy w tym zostajemy. To w kontekście właśnie długowieczności wydaje się, że tych możliwości jednak trzeba szukać, dlatego że mówi się o tym, że to życie, już nie nasze życie, naszego pokolenia i pokolenia młodszego już będzie zupełnie inne, już nie będzie takie poukładane jak na przykład właśnie naszych rodziców, czyli nie będzie jednej pracy przez kilkadziesiąt lat, emerytura i dziękuję, tylko musimy sobie właśnie znajdować swoje miejsce, czasami zawody. Mhm. Więc od czego zacząć w kontekście właśnie, wiesz, myślenia o tej zmianie, o szukaniu tych możliwości? Punktem startu dobrym zazwyczaj jest zobaczenie właśnie, zrobienie takiej stop klatki i zobaczenie, jak, to trochę jakbyśmy szli na badania takie medyczne i zrobili taki checkpoint, mówiąc w staropolsku, takie, jak jest teraz, czyli jak ja się mam, jak reaguję na zmiany, jak sobie radzę z emocjami, jak przeżywam trudności, porażki, jak buduję relacje. I najprościej pewnie zrobić to z pomocą kogoś, czyli psychoterapeuty, terapeuty, może coacha, może mentora. Czasem duchowość jest taką przestrzenią, w której możemy posprawdzać, kim ja w ogóle jestem na tym etapie życia, na którym jestem. Bo to pytanie, jakby od czego zacząć, zależy trochę, czy mówimy o 20-latkach, 30, 40, czy 60-latkach, czy 70-latkach nawet. Więc, ale warto jakby na początku spojrzeć w ogóle, czy to miejsce w życiu, w którym jestem i to, kim jestem, jest dla mnie najlepszym możliwym miejscem. I co ja mam w sobie, żeby wyruszyć dalej w podróż po tej samej ścieżce, bo się okazuje, że to jest dobre miejsce, czy może zmienić ścieżkę. I wtedy warto wiedzieć, jakimi zasobami w plecaku takim, które ze sobą zabrałam na całe życie, dysponuję. Czy widzisz, znaczy na pewno widzisz, ale jak właściwie zmienia się podejście do zdrowia właśnie psychicznego na przestrzeni ostatnich lat, od kiedy się tym zajmujesz? Czy my jesteśmy bardziej świadomi, czy jeszcze się trochę tego jednak boimy, wstydzimy? Jak to wygląda? I jedno i drugie. Myślę, że proporcja się zmienia. Że też oswajanie tematu w ogóle zdrowia psychicznego, w tym chorób psychicznych, które są nieodłącznym elementem profilaktyki zdrowotnej, czyli co robić, jak ktoś już choruje, albo co zrobić, żeby nie zachorować.
że ponieważ mówi się o tym więcej, osoby tak zwane znane opowiadają o swoich przejściach, co też oswaja trochę terytorium i pokazuje, aha, no jeśli on czy ona, nie wiem, osiągnęli to i tamto, przy jednoczesnym byciu chorym na to czy na tamto, to znaczy, że ja też mogę, że się trochę to terytorium tak przeczyszcza, w takim sensie, że nie jest taką dżunglą, do której lepiej nie wchodzić, tylko że jakby coraz większą mamy świadomość, chociażby depresja, dzięki różnym akcjom społecznym, myślę, że od lat już zaczyna funkcjonować w naszym myśle jako choroba, a nie jako fanaberia, albo tak, zły nastrój, albo tam, nie wiem, różne są te epitety wokół tego, jakby do tego przyklejane. Ale jednocześnie też ciągle pokutuje taki stereotyp, że to wstyd sobie nie radzić, w cudzysłowie, że to wstyd szukać pomocy, że to wstyd na przykład brać leki, że to wstyd nie ogarniać takiej części, która przecież jest taka prosta. Bo ze zdrowiem psychicznym jest o tyle mamy, my jakby pracujący w tej branży, o tyle mamy trudniej, że jak ktoś złamie nogę albo boli go ząb, to jest oczywistym, że potrzebuje kogoś, jakiegoś eksperta w tej dziedzinie, żeby pomógł wyleczyć, wyzdrowieć, powrócić do tam ruchomości czy do sprawności tutaj. Ze zdrowiem psychicznym przyjęło się takie założenie, że to każdy sobie sam. Właśnie, to chciałam powiedzieć, że bardzo często to jest. Nie, ja sobie muszę poradzić sama z tym czy z tamtym. Tak. Tak jakby doświadczyło jakiejś naszej ułomności, że jeśli sobie nie radzimy, słowo w ogóle radzimy to też jest takie ciekawe słowo, to jest słowo od rady, a często w zdrowiu psychicznym zupełnie nie chodzi o rady, tylko chodzi o obecność, że czasem mam wrażenie, jak pracuję z różnymi osobami, że ja na tym spotkaniu, czy to indywidualnym, czy warsztatowym, zdarza się, że ja tak bardzo mało mówię, że tak się zachwycam, że to w gruncie rzeczy to... Jak tak pomyślę, to nie chodzi o to, co ja powiem, tylko że zrobię przestrzeń na drugiego człowieka. I czasem to wystarczy. Czasem to wystarczy. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. I jak w COVID-zie otworzyły się te nasze umysły, że tak powiem, na tą pomoc psychologiczną, bo też rozmawiałyśmy chwilę o tym, że ty jako osoba też prowadząca dużo warsztatów dla biznesu widzisz już tę zmianę, że sięgamy po pomoc. Ja śmieję się, że COVID załatwił trochę, znaczy pomógł mi w mojej pracy o tyle, że tak jak w środowisku takim... nazwałabym to zwyczajnym, codziennym, życiowym, czyli prowadząc warsztaty otwarte, ja zazwyczaj miałam do czynienia z osobami, które chcą tam być. No bo jak się przychodzi na otwarte warsztaty, no to w prawie 100% przypadków to jest tak, że ja tam chcę być, bo szukam czegoś, odpowiedzi, pytań, drogi, albo właśnie szukam, nie wiem, chaosu, żeby się odnaleźć. Wszystko jedno. Ale część rzeczywiście mojej pracy stanowi współpraca z firmami. I w ramach tej współpracy wielokrotnie musiałam tłumaczyć, zapytana, a po co te warsztaty, a co to daje, a co z pracy nad emocjami będę miał konkretnie tutaj zwrotu z inwestycji. I no ja cierpliwie tłumaczyłam, bo też rozumiem, że nie wszyscy mają taką świadomość, jak bardzo to jest ważne. Ale śmieję się, że COVID mi pomógł o tyle, że myśmy zobaczyli, kiedy pojawiły się pierwsze lockdowny, my jako ludzie i my jako przedsiębiorcy, właściciele firm, liderzy, że jak nie zaopiekujemy się emocjami tych osób, które przeżywają tę sytuację, czyli właściwie praktycznie wszystkimi, no to mowa o jakości, o terminowości, o jakby poznawczym funkcjonowaniu naszego umysłu jest gdzieś położona z boku. To znaczy najpierw trzeba zaopiekować te emocje, które tam są, bo ludzie, my jako gatunek, kiedy jesteśmy w lęku, to mamy mniejszy dostęp do swoich zasobów, do pamięci, do kreatywnego myślenia, czyli te rzeczy, na których firmy często bazują. No po prostu ten koreczek na chwilę się jakby przymknął czy zakręcił. Więc nie wszyscy też, bo nie chcę tego koloryzować. Oczywiście. Ale sporo firm rzeczywiście, i ja to widziałam po zapytaniach w moją stronę kierowanych, ej Jasia, zróbmy może jakiś nie wiem, warsztat czy wykład na początek o emocjach, albo jak sobie radzić z lękiem, albo jak pracować ze stresem teraz, albo jak dzielić obowiązki jakimś cudem w tym domu, w którym dzieje się teraz wszystko. Więc rzeczywiście to zapotrzebowanie, które pokazuje realną potrzebę, a ta potrzeba pokazuje, że jednak stanęliśmy w prawdzie, że no nie da się inaczej. Trzeba zacząć od tej strony psychologicznej. No i to jest też trochę tak, że mówi się o tym, że o tą pomoc powinno się sięgnąć, prawda, samemu. A tutaj firma, powiedzmy, wychodzi z jakąś inicjatywą i ludzie to dostają tak naprawdę. To mnie ciekawi, wiesz, jak reagują właśnie, czy no bo możemy mówić o pewnej formie, nie wiem, narzucenia
się z tą pomocą, prawda? Jak ludzie reagują, wiesz, na takich warsztatach? Co tam się wydarza, co tam się dzieje? Wiesz co, no akurat na moich, ja mam też taką zasadę, że na moich warsztatach, czyli tych formach dłuższych pracy, bo jak to są wykłady czy webinary, to nie mam takiej zasady. Mm-hmm. W sensie, kto ma ochotę być, zapraszam. Mm-hmm. Ale na warsztatach mam taką zasadę, że jakby mogą być tylko te osoby, które chcą tam być. Więc mm-hmm. nawet jeśli ktoś ich wysyła, to ciągle to musi być ich decyzja, mm-hmm. jakby, czy chcą brać udział w tym warsztacie, bo te warsztaty, one są jakby poziomu różnej głębokości, różnej intensywności, ale teraz mówimy o takich jakby głębszych rzeczywiście mm-hmm. psychologicznych, w których na przykład pojawia się tematyka lęku. I teraz jakby omawianie tego lęku w obecności kolegów czy koleżanek z pracy nie dla wszystkich jest komfortowe. I to w ogóle bardzo trzeba uszanować. Niemniej jednak zauważyłam, że jest większa otwartość nasza, ludzka, na bycie w takich nieoczywistych grupach warsztatowych, mm-hmm. bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku, mm-hmm. bo wszyscy teraz mają ten sam po prostu orzech do zgryzienia, więc już nie ma co udawać, że ktoś miał ja to bardziej, a ty mniej, no po prostu. I to też mam wrażenie, wielu zespołom pomogło się tak trochę zintegrować, zżyć, bo nagle w tej mm-hmm. Kasi, czy w tym Tomku, czy w Marku, który zawsze ogarniał i dawał radę, teraz widzę też domniemałam, że to może jest jakiś cyborg, teraz widzę człowieka, który też mówi, kurczę, słuchajcie, już ta świnka Pepe mi po prostu bokiem wychodzi, a tu muszę jeszcze obiad ugotować, a tu po prostu jeszcze mam 7 zoomów i jeszcze 1000 innych rzeczy, więc to też tak uczłowieczyło nas wszystkich, myślę, tylko wróciliśmy do tej takiej pierwotnej pamięci tego, że my tak naprawdę, zanim jestem tymi wszystkimi rolami w swoim życiu, to jestem człowiekiem. Mm-hmm. No właśnie, i powiedz teraz w kontekście tej długowieczności, tej jakości życia, tego dobrego samopoczucia, to co to daje właśnie tym ludziom, takie jednak wejście w ten proces, i posłuchanie siebie, wiesz, i uzewnętrznienie się na takich warsztatach. To zależy trochę, na ile są gotowi. I też zależy, śmieję się, że zakończę to zdanie, że zależy, na ile są gotowi i zależy też od kontekstu rzeczywiście. Jeśli to są pracowe warsztaty, to ta praca wewnętrzna trochę przebiega inaczej. To też zależy od poziomu zaufania w zespole, czy w tej grupie, w której tam pracują. Więc to przebiega różnie. Natomiast ja jestem bardzo taką zwolenniczką, że lepsze to niż nic. W sensie, że jak już jest taka możliwość, to warto z niej skorzystać. Bo wracając do twojego pytania, bo to jest trochę jak, ja bardzo przyrównuję to zdrowie psychiczne do takiego fizycznego. To jest trochę tak, jakbyśmy nie dbali o nasze ciała i nagle w wieku 70 lat chcieli, żeby one były w jakiejś najlepszej formie. A oczywiście są takie wyjątki i ewenementy, ale w większości przypadków to jak się czuję, czy jak wygląda moje ciało, czy jak bardzo jest sprawne w wieku 60, 70, 80 lat, jakby jest wypłatą tego, co inwestowałam w twoje ciało wcześniej. I tak samo ze zdrowiem psychicznym. Jeśli ja inwestuję w rozwój siebie, w poznawanie siebie, to na przykład najprostsza jakby taki ilustrujący przykład może dotyczyć złości. Jeśli ja wychowałam się w rodzinie, w której nie można było doświadczać złości, w sensie złość była niegrzeczna, niewolno, kara, więc się nauczyłam tłumić tę złość. I mogłam przeżyć, czy mogłem przeżyć ten, nie wiem, 10, 15, 20 lat, dopóki nie wyszedłem z domu, czy wyszłam z domu, z takim mechanizmem tłumienia złości. Co oznaczało, że ta złość nie zostawała wyrażona w żaden sposób, czyli na przykład została, mówi się o eksplozji i implozji, że jakby ta energia złości, bo złość jest energią, każda emocja jest energią, ale złość ma taki jeszcze charakter taki pobudzeniowy do działania, że ona jest po to wynaleziona, żeby nas zachęcić do działania, żeby przedsięwziąć jakieś kroki. I teraz niewyrażona, ona zostaje w naszym ciele, co może oznaczać, że mamy na przykład przewlekłe zapalenie gardła, albo problemy z żołądkiem, albo stany zapalne, różne rzeczy psychosomatyczne. I teraz przychodzi taki moment, że ta firma mówi, słuchajcie, są warsztaty o emocjach, może warto pójść. I ni stąd, ni dowąd pójdę, nawet nieświadoma tego, że tu miałam tę złość przez 700 lat. Mm-hmm. I przychodzę i tam nagle odkrywam, że w ogóle są różne emocje, że te emocje są, każda jest dobra, są przyjemne i nieprzyjemne, ale każda jest dobra i o każdej warto coś wiedzieć. I nagle w wieku tych x lat orientuję się, że mogę sprawniej zarządzać tym, co tu jest. Czyli jak się pojawi ta złość, to mogę ją przeżywać zdrowiej, czy bardziej higienicznie, co oznacza, że moje ciało już nie będzie jak ten pociąg, na który ładowaliśmy, tylko będziemy odciążać nasze ciało, co oznacza, że za te 20-30 lat ono będzie po prostu mniej
obciążone. Okej, czyli po prostu to, co w głowie wpływa na po prostu na wszystko, co w ciele. Na wszystko. Facto. To, co w głowie i w sercu. Ja łączę to, też ta pandemia pokazała, że samo głową się nie da. To trzeba też połączyć. Jest takie piękne powiedzenie, że najdłuższa podróż, jaką musimy wykonać w naszym życiu, to jest połączyć to z tym. I to się dzieje przy pomocy głosu, przy pomocy wyrażania, tak symbolicznie, nie zawsze to trzeba głosem robić, ale wyrażania tego, co jest, czyli umiejętności wyrażania tego z serca poprzez jakby do głowy i to, co głowa chce wyrazić do serca. Więc to już tak duchowo trochę mówiąc, że ta praca, którą ja wykonuję, czy indywidualnie, czy w tych firmach, czy jeszcze w różnych innych kontekstach, ona tak naprawdę sprowadza się do tego, żeby poznać siebie. I teraz mając tę wiedzę o sobie, która na początku, to muszę ostrzec wszystkie, że ona na początku nas najprawdopodobniej wkurzy. Tak. Bo to jest tak, na początku tej drogi rozwojowej, to jest tak, że jak ja spojrzę, tak jak mi pytałaś na początku, od czego zacząć, jak ja spojrzę na siebie i zobaczę, że ja tłumię tę złość, albo że ja jednak, kurczę, te 7 związków, które się posypało, to nie posypało się dlatego, że oni byli jacyś dziwni. Tylko być może ja jednak robiłam jakieś, nie wiem, była w jakichś schematach na przykład takich, które są takie osoby, które tak bardzo boją się miłości, że jak ona się zaczyna pojawiać, czy jakby intensyfikuje, to wychodzą z tych związków. Więc może ta się jakby orientuje się, że jednak te wszystkie klocki wyglądają tak, a nie inaczej. I na początku to nas zazwyczaj wkurza, bo to zaprasza do trochę takiego czegoś, co w psychologii nazywamy dezintegracją, czyli rozsypaniem się. I to nie jest przyjemny proces, szczególnie jeszcze jeśli tak mam środowisko takie wspierające, czy partnerów, partnerki, rodziny, które są takie, które kibicują nam w tej drodze, to super. Ale są też takie środowiska, którym nie ruszaj, Ola, po prostu było dobrze, chodzisz na te warsztaty teraz i wszystko się sypie, po prostu troszkę ci tutaj się pozmieniało, ja już tak nie chcę, tak mi się nie podoba, więc ten to jest piękna inwestycja, ale ona jest słodko-gorzka. No tak, i pewnie nie zawsze można mieć od razu świadomość, ale kojarzę z jednego z twoich czy występów, podcastów, że mówiłaś właśnie o tym, że jeżeli ktoś myśli na przykład o, nie wiem, o rozwoju, o studiach, o tym, że chciałby coś do siebie dobrego zrobić, no to właśnie powinien po prostu powinien pójść na taką psychoterapię i spotkać się z psychologiem i właśnie poznać siebie. Tak, ja w ogóle myślę, że wszyscy powinniśmy, na którym się etapie życia to, no to jest. Ale to właśnie o co chodzi, żeby właśnie się sobie przyjrzeć, czy żeby po prostu poświęcić tylko i wyłącznie sobie czas. I jedno i drugie, żeby nie działać po omacku, żeby działać świadomie, że budowanie świadomości to jest potęga i im więcej wiemy o sobie, tym siłą rzeczy więcej wiemy o innych, bo jak ja wiem, że dowiem się, że jest tych emocji, tam różne są typologie, ale umówmy się, że jest ich tam, nie wiem, 6 podstawowych i jakieś inne pochodne i często na przykład lęk jest maskowany złością, to jak, nie wiem, mój szef w pracy czy szefowa w pracy będzie się wkurzać i irytować i będę widziała, że tam jest jakiś rodzaj złości, to może dzięki tej wiedzy zastanowię się, okej, dobra, nie jest na mnie zła, czyli zakładam, robię taką hipotezę, że ona nie jest na mnie zła, więc ja nie muszę się bronić na przykład, czy atakować, tylko być może ona się boi. I teraz ta świadomość pomaga nam sprawnie zarządzać reakcjami w takim codziennym życiu. Więc ta ścieżka, którą sobie wybierzemy, czy to jest psychoterapia, czy coaching, czy różne są metodologie, myślę, że są różne szkoły dobre, ona prowadzi nas w takie miejsce poszerzania takiego czegoś, co nazywam, zresztą cytując, chociaż nie wiem, czy on tak powiedział, ale Viktor Frankl powiedział, że między akcją a reakcją jest coś takiego, co się nazywa boską przestrzenią. Czyli taka przestrzeń świadomości, czyli dzieje się jakieś zdarzenie i ja mogę, nie mam świadomości, to reaguję automatami różnego rodzaju, wyniesionymi z różnych tam domów, obserwacji, filmów, czyli na przykład na agresję reaguję agresją. Ale jak zaczyna mi się budować świadomość, to w momencie, kiedy, nie wiem, ktoś mi zwraca uwagę, że ta zmywarka jednak nie jest rozładowana, to ja zamiast się bronić, a ty po prostu, nie wiem, nie zamknąłeś tubki pasty do zębów, to myślę sobie, zatrzymam się, nie zahaczę się o jakiś komentarz, tylko zapytam, tak brzmisz, jakbyś był, nie wiem, zmęczony albo zezłoszczony, czy nie wiem, coś się stało. No i wtedy się okazuje, czasem nie, czasem to po prostu jest zmywarka, ale czasem się okazuje, że ktoś miał taki zły dzień w pracy, że przychodzi do domu i tu wywala całą tą swoją złość. I teraz od tego, ile obydwoje, już mówiąc teraz o relacjach, obydwoje mamy gotowości zgłębiania tej świadomości pomiędzy, tym mniejsze prawdopodobieństwo konfliktów, właśnie haczenia się tak zwanego w relacjach, więc to ta praca, o której my tu mówimy, czy dbanie o to zdrowie psychiczne, jest rodzajem
z rodzajem drogi do wolności wewnętrznej. Mm-hmm. W kontekście tego, co mówisz o tych relacjach, tak zaczęły się pojawiać wyniki różnych badań, bo już jesteśmy rok po COVID-zie. I jednym ze skutków pandemii w rodzinach jest strasznie duża przemoc domowa. I to chyba też jest taki bardzo mocny sygnał jednak do tego, że ludzie potrzebują zająć się swoimi emocjami. Tak, no przemoc jest rodzajem działania, które ma uwolnić jakiś rodzaj napięcia. Czyli jeśli ja sobie nie radzę ze swoim napięciem, to mamy różne formuły radzenia sobie z tym napięciem. I jedną z nich jest właśnie przemoc, bo chciałam też powiedzieć o uzależnieniach, że to też pokazuje się, wyniki badań pokazują, że chociażby zaburzenie odżywiania, czyli taka jednostka chorobowa, która w skrócie rzecz ujmując, bo to można było osobny wywiad o tym zrobić, ale że jedzenie spełnia funkcję takiego reduktora napięcia, czyli albo się najadamy, potem wymiotujemy i tu mamy do czynienia z, też znowu to uproszczę, ale powiedzmy z bulimią, albo ograniczamy spożycie jedzenia, żeby zachować jakiekolwiek poczucie kontroli w świecie, w którym ta kontrola w ogóle zniknęła w ciągu pierwszego ogłoszenia, pierwszego lockdownu, więc przemoc, tak jak mówię, jest jedną z form radzenia sobie z napięciem, które jest tam w środku. I jak nie mamy tej świadomości i tych narzędzi, no to wybieramy w jakimś sensie instynktownie sposób wyrzucenia tego z siebie i najczęściej oczywiście wybieramy osoby, które są słabsze od nas. Mhm. Czyli dzieciaki, zwierzęta, przemoc mężczyzn wobec kobiet, ale nie tylko. No właśnie podobno kobiet wobec mężczyzn też bardzo wzrosła i się bardzo często zaczęła pojawiać w pandemii. I wokół tego to też jest ciekawy wątek. Jakby z przyznawaniem się do pomocy, czy szukacie, co mam z szukaniem pomocy u kobiet, które są ofiarami przemocy domowej, jest ciutkę lepiej, ale to ciągle jest trudna rzecz. Natomiast bardzo rzadko, jeszcze rzadziej niż tu, spotykamy się z informacjami od mężczyzn, którzy właśnie przeżywają te doświadczenia, o których mówiłaś. Więc w ogóle, że to jest dla mężczyzn ogromny wstyd się przyznać nie tylko do bycia ofiarą przemocy, ale już w ogóle od kobiety, kiedy ten jakby społeczny stereotyp jest taki, że to on powinien być silny, a ona gdzieś ta słabsza, że to blokuje chęć, gotowość szukania pomocy. A jak nie szukamy pomocy, to zostajemy z tym. I to jest taka spirala, która się nawzajem nakręca. Mm-hmm. No i na pewno nie służy niczemu dobremu. A jak sądzisz, jak długo my będziemy leczyć te skutki pandemii właśnie, takie psychologiczno-psychiczne? To trochę zależy od tej świadomości. Słowem klucz na dzisiejszą rozmowę jest świadomość. Tak, to zależy. I to zależy. Są tacy z nas, którzy zmienili swoje życie w ciągu ostatniego roku. To znaczy ten świat tak zawirował, że oni stwierdzili, rzucam tę pracę, wychodzę z tego związku, zmieniam ten kraj i zmienili. Wyjechali gdzieś na stałe, na pół roku. Czyli jakby... Czyli taki, i po prostu doszli do takiej, powiedzmy, ściany i co? I podjęli po prostu decyzję. Tak. Że to był taki, mówi się w psychologii o tak zwanych zdarzeniach inicjujących, czyli takie mocne zdarzenia, które sprawiają, że z tej ścieżki, którą szłam, skręcam w jakąś inną stronę. Że to był taki impuls potrzebny do tego, żeby zmienić swoje życie. Są tacy wśród nas... A przepraszam bardzo, a wtedy słuchać tego rozumu, czy słuchać serca? Jak się podejmuje? Ja bym znała odpowiedź na to pytanie. No bo mówiłeś taka reklama jednej z firm, która mówiła właśnie, że serce i rozum muszą być razem. Wiesz co, ani rozum, ani serce w gruncie rzeczy, chociaż ja to, co powiem za chwilę, będzie bardziej o sercu i o intuicji, ale ciało nam często pomaga podjąć takie decyzje, że są osoby, które są w związkach, w których ciągle chorują, ni stąd, ni zowąd. Mają uczulenie na różne rzeczy, mają przewlekłe właśnie te stany zapalne. Wychodzą z tej relacji i to mija. Że te nasze ciała to nie jest jakiś taki, wiecie, wspornik dla głowy, który tak się stało, że z nami chodzi. Tylko te ciała są jednym wielkim takim, jak to się nazywa? Połączeniem po prostu. Połączeniem, ale też takim czujnikiem, który zbiera i ze środka informacji, i z zewnątrz. I ono bardzo często nam dużo mówi o tym, co zrobić, z którą stronę iść. I mówię o tej intuicji, dlatego że mówi się, że ośrodek intuicji jest ulokowany gdzieś tutaj w okolicy brzucha. Że to jest to jest taki cichutki głosik, który jak teraz o tym mówimy, jak ktoś będzie tego słuchać, to założę się, że każdy wie, jak brzmi ten głosik.
tylko że on jest tak nieinwazyjny i tak cichutki, że my rzadko mamy ochotę go posłuchać. I dopiero się musimy wyćwiczyć, też trochę zaufać, że podążanie tym głosem nie sprowadzi nas na manowce. Bo ten głosik jest taki często zachęcający do działania niekoniecznie według utartych jakichś schematów. No i później się pewnie pojawia ten lęk przed podjęciem tej decyzji i tak dalej, To też dotyka często, a propos tych zmian życiowych, często dotyka to takiej potrzeby, którą nazywam potrzebą przynależności. Czyli ja tak bardzo chcę gdzieś przynależeć, że nawet kosztem własnego, nie wiem, marzenia jakiegoś zostaję w tej X czy Y miejscowości, no bo nie wiadomo, gdzie tam pojadę, kto tam będzie. Ale ten głos się mówi, hej, spróbujmy, jedźmy, odkryjmy. Tak, dobra, wybudujemy dom, to pojadę. Albo tam wyrosną dzieci, to pojadę. I to tak odkładamy. No właśnie, no i wracając do tej pandemii, bo cię wybiłam troszkę z rytmu, ale byłam tego ciekawa, bo to jest też taki, myślę, czas... Czy my często nie wiemy właśnie za którym głosem pójść. Myślę, że ta twoja dziedzina, to czym się zajmujesz, no ma nas jakoś tam do tego doprowadzić. No ale wracając do tych skutków pandemii, tak? Wiemy, że te skutki będą i w domach, i w organizacjach, w każdym gdzieś tam z nas. No i jak to długo potrwa? Mówisz oczywiście, że to zależy. Tak, wiadomo. No ale jednak, jakby na co się powinniśmy przygotować po prostu w najbliższym czasie, że tak powiem, wychodzenia z tego kryzysu, no bo miejmy nadzieję, że powoli jednak będziemy wychodzić. Tego się trzymajmy. Więc mamy te osoby, które już zmieniły swoje życie. Mm-hmm. Jakby już ta pandemia zaowocowała jakimś takim ruchem w różne strony. Zawodowe, prywatne, zdrowotne, różnie. Są też tacy z nas po drugiej stronie spektrum, którzy w ogóle jak najszybciej wróćmy do tego, co było. Mm-hmm. Jak najszybciej chcę już chodzić do tej pracy. Jak najszybciej chodźmy do tych szkół. Jak najszybciej, żeby przywrócić ten stan takiej względnej, zakodowanej wcześniej normalności, że to im daje poczucie spokoju. Więc nie chcę powiedzieć, że te osoby nie dokonają zmian. One po prostu tak bardzo tęsknią za tym, jak było, że wszystko, co jest inne niż to, co było, jest dla nich źródłem lęku. Więc oni, żeby zdrowo żyć, wrócą sobie do tego sposobu, który tam był. Śmiejemy się, czy żartujemy, że nie wiadomo, jakby nie ma powrotu do tego, co tam było wcześniej. Ale wydaje mi się, że na poziomie takich struktur czy schematów działań, że te osoby będą czuły ukojenie, jak to wróci do takiej normy. I jest duża część nas pośrodku, która zaproszona jest do takich zmian, bo przeżyliśmy bardzo dużo podczas tego ostatniego roku, bardzo dużo takich wewnętrznych odkryć mogło się pojawić. I teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Czy ten impuls do zadziałania, do ruchu od albo do, będzie na tyle taki intensywny i w nas będzie na tyle duża gotowość, żeby ruszyć, a być może nie. Więc to będzie taka tańcząca grupa, szukająca, czerpiąca z tego, co było, patrząca, jak to, co było, wpływa na to, co przed nami. Więc jedno jest pewne, że... Chociaż nic nie jest pewne, oprócz podatków i śmierci. Ale myślę, że mogę się pokusić o to, że jest taka książka Oprah Winfrey, która się nazywa Rzeczy, które wiem na pewno. I to jakiś czas właśnie, jak używam tego na pewno, tak sobie myślę, Oprah Winfrey powiedziała, że to, co wiemy na pewno, to, że to dla nas wszystkich jest ciągle i było zaproszenie do zrewidowania swojego, tego, jak żyjemy i w czym żyjemy. Co my z tym zrobimy? Znowu, trochę zależy od systemu, w którym funkcjonujemy, trochę zależy od osobowości, trochę też o sytuacji materialnej, w której funkcjonujemy, bo wiele osób albo musiało zmienić pracę, albo straciło tę pracę, albo straciło bliskich, więc to wpłynęło na fundusze finansowe, domowe. Więc tam jest dużo takich różnych czynników. Ale to na pewno jest mimo wszystko szansa dla nas, żeby coś zmienić, coś zrobić inaczej. No i właśnie rola psychologii w tym wszystkim. Jaka będzie? Jaka jest, jaka będzie? Jakie są, wiesz, przewidywania, trendy w ogóle w tej dziedzinie? Czy w ogóle wystarczy nam, wiesz, tych psychologów, którzy są, żeby zaopiekować się wszystkimi osobami, które tej pomocy będą potrzebowały? Właśnie to jest znakomity jakby punkt, że ta pula nas w środku, jeśli decyduje się na eksplorowanie i szukanie nowych odpowiedzi, to będzie potrzebowała towarzyszy.
I takimi towarzyszami mogą być właśnie psychologowie, więc zapotrzebowanie jest ogromne. To zresztą widać, jak ja odsyłam osoby, które się do mnie zgłaszają, do kolegów i koleżanek, to słyszę o terminach na za 115 tysięcy miesięcy, że to po prostu jesteśmy, że to jest czas pracy wewnętrznej. I dużo osób sięga po pomoc i to jest super w gruncie rzeczy, tak sobie myślę, że to właściwie trzeba podkreślić, że to jest jakaś jasna strona tej ciemnej strony, że ludzie szukają pomocy i będzie jeszcze zapotrzebowanie dużo większe, bo ten efekt czy ten wpływ sytuacji pandemicznej na nas, on się nie, znaczy on się może pokazać już teraz, albo już się pokazał, może się pokazać za pół roku, może się pokazać za rok, że to będzie taki odroczony w czasie proces odkrywania tego, co nam to właściwie zrobiło. Jest cała kraina oswajania tego, jak się mają dzieciaki, którym zmienił się w ogóle świat całkowicie, taki szkolno-dorastająco-nastolatkowy, jak to wpłynie na nich. Nie mamy badań, które mówią, jak to było w poprzednich pandemiach. Tak. Więc tak naprawdę zobaczymy, że musimy być w takiej, no, w takiej obserwacji, czujności. Mm-hmm. No właśnie, i to jest też to, o czym mówiłaś, że dla każdego ten moment też rozpoczęcia tej pracy, tak? Czy masz tych lat 15, 20, 30, 50, 60, jest na pewno istotny. W kontekście dzieci też jest, no myślę, czymś, co jeszcze nie do końca jest zbadane, ale coraz częściej zaczynamy w ogóle o tym mówić i dostrzegać w ogóle, że ta grupa jest szalenie ważna, żeby ją dobrze przygotować też do po prostu życia w nowych warunkach, nie? Tak. W tej nowej rzeczywistości i w tej długo i w tej długowieczności. A jak twoim zdaniem nowe technologie mogą pomóc? Czy to jest może jakieś, wiesz, rozwiązanie dla osób, które no, może nie do końca jeszcze chcą się uzewnętrznić albo właśnie mają problemy finansowe? I nie mogą skorzystać z takiej pomocy, no, wiesz, która kosztuje, nie? Jak ta dziedzina się rozwija? Opcji jest teraz milion tak naprawdę, może nawet 2 miliony. Różnego rodzaju form pomocy, szukania pomocy. Internet jest takim, jest trochę takim oceanem. Jest pięknym oceanem różnych możliwości, a propos sztuki możliwości, ale też jakby jak w każdym oceanie trzeba nam umieć pływać potem. Więc wracając do tego, że są, jakby otworzyły się różne formaty pomocowe, czy różne formy wsparcia w postaci różnych platform rozwojowych, wykładów dostępnych. Czasem ten proces rozwojowy, ten wewnętrzna dynamika zmian przebiega w taki sposób, że nie trzeba iść na 6-letnią terapię, tylko czasem, rzadko, ale zdarzają się takie momenty, że usłyszana rozmowa kogoś z kimś, że nie wiem, ktoś usłyszał zresztą wspaniałą Kasię Nosowską mówiącą o czymś, o swoich doświadczeniach i myśli sobie, wow, nigdy bym nie pomyślał, że mam tak samo jak ona i Kasia mówi, co ona zrobiła i my idziemy tym tropem. Więc tych opcji, możliwości, inspiracji, narzędzi szukania pomocy dla siebie jest teraz bardzo dużo i jednocześnie to włącza mi się taka czerwona lampka, że tak jak w oceanie trzeba umieć pływać i trzeba umiejętnie szukać i mieć taki filtr też, który jest taką umiejętność zwana krytycznym myśleniem, czyli też taką umiejętnością filtrowania, czy może no, takiego szukania żeby nie wszystko naraz, nie? Bo też o to chciałam cię zapytać, czy można właśnie w tym poszukiwaniu pomocy też przesadzić? Jak ze wszystkim. Jak ze wszystkim. Są osoby, które tak często chodzą na warsztaty, że nie zdążają wdrażać tych rzeczy, zwłaszcza w codziennym życiu, że to też zaczyna być formą ucieczki. Że cały czas jestem, aha, dobra, to jeszcze tego nauczę, jeszcze to rozwinę, jeszcze to, że zaczyna to być taką, mówimy o takiej zbroi, czyli przywidziałam taką zbroję takiej samorozwojowej strasznie bardzo, że tak bardzo się rozwijam, że zapominam żyć w międzyczasie. A te funkcje jakby rozwojowe, jakby, że jest ten strumień życia i my wyskakujemy na chwilę z tego strumienia, czegoś się uczymy, wracamy i idziemy dalej. I jak ze wszystkim można przedobrzyć. No, bo znam też takie osoby, które są wiecznie w jakimś, prawda, procesie terapii na przykład, tak. Nie? To jak rozpoznać taki moment, w którym właściwie no, trzeba powiedzieć stop? Żeby też sobie krzywdy nie zrobić właśnie, nie? Tak.
No, jeśli mówimy o psychoterapii, to też trochę rolą psychoterapeuty czy psychoterapeuty. Nie, ona musi po prostu jakieś jest, nagrywamy ćwiczenie. Rozmowę w poniedziałek rano. Po długim weekendzie majowym, którego nie było. Po weekendzie majowym, którego nie było. Za oknem jest piękna pogoda, w końcu przyszła wiosna, więc a studio jest zlokalizowane w bardzo pięknym parku. Przepięknie. Więc można się trochę, wiesz, po prostu pogubić, mając taki poranek. Zainspirować, właśnie tak. Mówiliśmy o tych psychoterapeutach, że to też jest rolą tych osób czuwać trochę na tym, że jak zaczynamy obserwować, że ta osoba namiętnie cały czas. Ja prowadzę taki miks, co się moje indywidualne prace są takim miksem trochę coachingowo-psychoterapeutycznym i jak kończymy ten proces, bo tam jest tak, że mamy jakiś cykl ustalony od początku. Jak jesteśmy przy końcowych tam dwóch ostatnich sesjach, to właściwie w 90% przypadków pojawia się: ojeny, Asia, co teraz? Jak skończymy? Jak to teraz? Mm-hmm. I ja mówię, wiesz, zawsze masz opcję wrócić. W sensie mamy coś takiego, że jesteśmy umówieni na jakieś tam takie sesje interwencyjne, że zawsze możesz wrócić, żeby coś sprawdzić. Ale przecież chodziło ci o to, żeby nabrać wiedzy, umiejętności o sobie, i pójść samodzielnie w świat dalej, gdziekolwiek ten świat. Jakby moją rolą, ja tak nie wiem jak mają inni, ale ja poczytuję swoją rolę jako takiego towarzysza na jakimś etapie drogi, po to, żeby w jakimś aspekcie ktoś inny się usamodzielnił i poszedł dalej. Jak potem wróci, i mam takich klientów, którzy wracają za 5 lat, bo na przykład pojawia się dziecko, więc wtedy ta zmiana też tożsamości gdzieś się pojawia. Potem się wyprowadzają i za ileś tam lat i wracają i mówią: Asia, dobra, teraz na tym etapie, zobaczmy co tam jest. Ale właśnie jakby chodzi o to, żeby ich usamodzielnić, a nie przywiązać do siebie. No to właśnie, to rzeczywiście musi być też ta gotowość tej drugiej osoby, żeby sobie na to pozwolić. Tak, i świadomość. No strasznie w ogóle, wiesz, trudna praca z tego, co opowiadasz, to faktycznie trzeba chcieć, chyba, nie? Żeby zacząć tą pracę ze sobą. Ale dlaczego warto, byś mogła się podzielić jakimiś takimi, wiesz, przykładami pozytywnych historii właśnie tego wpływu psychoterapii, czy też takiej pracy ze sobą, nad sobą, co zmieniła w życiu osób, z którymi na przykład pracowałaś, żeby sobie naprawdę uświadomić, że warto w to po to pójść. To wiesz co, poszukam najbliżej jak mogę, czyli poszukam w sobie i powiem wam, co mi dała, bo śmieję się, że zostałam psychologiem, bo chciałam naprawić wszystkie swoje niedoskonałości, żeby sobie zrobić jakiś porządek. A studia psychologiczne nie o tym są, to muszę wszystkich ostrzec, że one są trochę o czymś innym, że i zresztą śmieję się, że jak wyleciałam po pierwszym roku psychologii, dlatego, że nie byłam w stanie się uczyć, bo i właśnie do tego zmierzam, że ja chorowałam długo na zaburzenie odżywiania. I chorując na nie, różnie tam jakby się je przeżywa, natomiast dla mnie jeszcze miałam, zaczęłam chorować jak miałam 16 lat, więc to mi się jeszcze zahaczyło i o liceum i potem trochę o studia, więc mi było trudno się uczyć, bo bulimia tak działa, że zabiera bardzo dużo takiego zasobu poznawczego w głowie na analizowanie jedzenia, kalorii, ćwiczenia, myślenia o swoim ciele, więc było mi się trudno uczyć. No i generalnie wyleciałam ze studiów. Potem na nie wróciłam, już skończyłam, ale to był taki moment takiej transformacji, bo zdałam sobie sprawę, że potrzebuję, że na studiach tego nie załatwię, że te studia nie są od tego, żeby siebie leczyć. Ale po to poszłaś na studia? Tak, bo chciałaś załatwić, czy po prostu... Tak, ja myślałam, że na psychologii się wyleczę. Okej. Ze swoich zaburzeń odżywiania, więc potem wróciłam na studia, już je skończyłam, natomiast zrozumiałam tak boleśnie, że one się pięknie uzupełniają, znaczy praca terapeutyczna i studia się uzupełniały, natomiast studia są od jakby wiedzowe. Ja tam miałam takie części praktyczne i tak dalej, ale to jakby nie spełnia tej funkcji. Więc mówię o tym dlatego, że trochę zaburzenia odżywiania były dla mnie takim oschłym zaproszeniem do tego, żeby rozpocząć pracę wewnętrzną w bardzo wczesnym wieku, czyli w wieku 16 lat, chyba 17 jakoś tak, poszłam na pierwszą sesję terapeutyczną swoją. Nieudaną zresztą, jak teraz myślę, z perspektywy zawodu. I to też mnie nauczyło, że i to też chcę wyraźnie powiedzieć, że słuchajcie, nie ma ani jednej drogi rozwoju osobistego, ani
i że jak już traficie na jedną osobę, to już musicie przy niej być, że można też zmieniać. Pytanie znowu, jak za często zmieniamy, czy to nie jest ucieczka i wiecie, tam znowu jest cała kraina do eksplorowania. Tak. Natomiast... Ale to jest ważne, co mówisz, wiesz, bo czasami, no zwłaszcza jeżeli ktoś zaczyna i właśnie trafi na nieodpowiednią osobę, też może się zrazić i już później nie wrócić do tego naprawy samego siebie, a to może po prostu się zdarzyć. Dokładnie, że tak jest. Bardzo ważne, no, że to tak może być. Śmieję się, że to trochę jak ze związkiem, że musi być jakiś rodzaj chemii. Mhm, tak. Czy ona jest soczysta, czy jest mniej soczysta, to już jakby są różne szkoły terapeutyczne, ale musi być jakiś rodzaj chemii między tymi osobami. I a propos tego twojego pytania historię, która zmieniła się z ciemnej w jasną, to ja zaczęłam w tym wieku właśnie nastoletnim pracować nad sobą i próbując zrozumieć w ogóle, po co mi ta choroba, bo choroba jest taką, choroby są takim, często się mówi o tym, że one są wołaniem o coś, że one są jakimś głosem ze środka, który mówi, coś jest ważnego, ignorujesz to, to zachoruje, to zwrócisz na mnie uwagę. I moją drogą było odkryć, jakby o co chodziło tym zaburzeniem odżywiania, po co ja to robiłam. I różni ludzie odkrywają, też znowu nie ma jednych odkryć, bo jakby na zewnątrz choroba jest podobnym kapeluszem, czyli ona choruje na bulimię, on choruje na bulimię, ona coś jeszcze i ona coś jeszcze. Ale jak zdejmiemy tą czapkę choroby, to pod spodem powody, dla których to się dzieje, mogą być bardzo różne. Mm-hmm. Więc warto, jakby schodząc głębiej, czy pracując nad sobą, odkrywa się te powody, dla których wybraliśmy nieświadomie, pewnie często chorobę jako sposób radzenia sobie z życiem. I myślę, że gdyby nie to, że tak się stało, że tak wcześnie wkroczyłam na tą ścieżkę rozwoju osobistego, to nie miałabym tej świadomości, którą mam dzisiaj, która wydaje mi się kluczowa w tej pracy, którą wykonuję. Że to jest trochę jak wiecie, na tych Facebookach napisane, że co cię nie zabije, to cię wzmocni, albo że jak jest ciemno, to potem będzie jasno. I jak się jest chorym, to trudno to zobaczyć. Ale jak się zaczynamy wykaraskiwać z tej jaskini ciemnej, to rzeczywiście tak jest. Jak teraz sobie myślę o tym, moją specjalizacją są właśnie emocje, między innymi wstyd. I myślę, że ja swoje osoby, z którymi pracuję, organicznie potrafię zrozumieć, jak to jest być uwikłanym we wstyd, bo właśnie sama to wtedy przeżywałam bardzo długo, przez x lat. I cieszę się, że wtedy się nie cieszyłam, teraz się cieszę, że to się tak ułożyło, bo i poznałam różne formy pracy terapeutycznej i miałam doświadczenia też takie przełomowe, też takiego uwalniania się z różnych schematów. Ta praca się nie kończy, więc to wam chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że już po prostu jestem chodzącą zen i w ogóle. Że to tak jest ze zdrowiem, jak wiecie, Ania Lewandowska czy nawet Ewa Chodakowska też ćwiczą, żeby utrzymać tę jakość zdrowia, którą sobie wypracowały. Więc to, ta praca się nie kończy. Natomiast najtrudniejsze jest to odgruzowywanie na początku i takie jakby zejście do podziemi i poszukanie tam, co tam jest. I jak się nie scykorzymy i wejdziemy tam do tej jaskini, to jak mówi Joseph Campbell, że jaskinia, do której boimy się wejść, skrywa skarb, którego szukamy. Więc my możemy całe życie gdzieś krążyć i szukać, a ten skarb jakby jest ukryty w tej ciemności, którą chcemy wyprzeć, bo jest taka nieelegancka czy nieładna. Okej, no i co? I twoje życie nabrało lekkości, kolorów. Co ci dało to, że zrozumiałaś, skąd te problemy zdrowotne u ciebie były? Wiesz, to dało mi przede wszystkim wolności więcej. Czyli tak czysto technicznie to są takie rzeczy, że ja, gdybym dalej była chora na bulimię i miałabyśmy tę rozmowę, to ja każde takie wystąpienie opłacałabym właśnie atakiem jedzeniowym. Czyli pewnie bym wyszła stąd, poszła do jakiegoś sklepu, kupiła coś do jedzenia, najadła się, potem poszukała gdzieś jakiejś możliwości, żeby się z tym poradzić. Pozbyć. Czyli albo zwymiotować, tak, jakoś pozbyć. Więc czysto technicznie mam więcej wolności w życiu. Takiej, mam więcej czasu. Nie wiem, to jakoś może nie do końca adekwatnie brzmi, ale chodzi o to, że jak nie zajmujesz się z objawów, to mi się otworzył, jakby otworzył mi się czas na inne rzeczy. I dzięki temu mogłam pewnie się uczyć wtedy lepiej.
też jakby osiągać jakieś nowe szczeble, bo ja też pracowałam za granicą. Ja w ogóle kończyłam psychologię z taką specjalizacją HR-ową, więc też pracowałam i w rekrutacji, i w jakichś projektach employer brandingowych, więc powoli ten czas, którym zajmowałam się moja głowa, mogłam przerzucić na odważniejsze, nie wiem, czy projekty, czy wyjazdy, czy relacje, więc to jest taki plus pracy nad tym. Nie jest tak, jak powiedziałaś o tym, lekko i jakoś tak użyłaś takiego ładnego słowa, że lekko mi się żyje. Niestety to nie zawsze działa. To znaczy, że im więcej wiemy o sobie, tym ten świat okazuje się bardziej złożony. Że to nie jest takie płaskie, że nie jest płaskie, że jest więcej wymiarów, że jest więcej zależności, że być może ta złość nie jest złością, a może to jest lęk. Wiecie, że tam jest po prostu tysiąc rzeczy różnych, taka mozaika się nagle odsłania i to czasami jest dużo trudniejsze niż takie życie, wiecie, ciosanym życiem, tak, płaskim. W takim schemacie. Ale daje to, i teraz już przechodząc trochę do tego, do osób, z którymi pracuję, to daje im taką, daje im potencjał na przykład na wzniecenie w sobie życzliwości do samego siebie czy samej siebie, czyli tego, co nazywam po angielsku self-compassion, bo jak ja zrozumiem, że nie wiem, nie odezwałam się na tym spotkaniu zespołu, bo się bałam i myślę sobie, kurczę, no wiem, mogłam zabrać głos, a nie zabrałam, nie dowiedzieli się o tym moim pomyśle, to mogę wybrać dwie, jak jestem w tym ciosanym życiu, takim tempem trochę, nieświadomym, myślę, jestem głupia, nie nadaję się, jestem beznadziejna, po prostu i możemy łatwo jechać po sobie. A im więcej mamy tej świadomości siebie, tym więcej jest przestrzeni na taką czułość do tego, kim tam w środku jestem. Bo odkrywamy, że jesteśmy złożonym bytem, który ma swoje górki, dołki, jasne, ciemne strony. Więc lekkością w takim sensie, że jest więcej szans na to, że siebie polubimy po prostu, bo widzimy, kim tam jesteśmy w środku. Ja czuję tą lekkość, jak o niej opowiadasz, i myślę też o takich, wiesz, jednak obrazku, kiedy jesteśmy już w bardziej sędziwym wieku, bo cały czas zmierzam do tego w tych rozmowach, że musimy myśleć o tym, żeby to życie było nie tylko długie, ale też właśnie jakościowe, nie? I okazuje się, że to zadbanie również o naszą głowę i o to, żeby ją właśnie otworzyć, uwolnić, powoduje tą jakość, nie? Wpływa na ciało, wpływa na ten blask wokół, na uśmiech. I bardzo warto się tym zająć. Czy ty pacjentów, słuchaczy, w jakiś sposób zachęciła, czy zachęca się do takiej w ogóle, wiesz, do rozpoczęcia pracy właśnie takiej nad sobą? Jak to się właściwie, wiesz, jak do tego, jak można do tego podejść? Jak można zachęcić taką osobę do tego, żeby się sobą zajęła? Czy w ogóle czy to w ogóle się da? Tak na koniec. I tak, i nie. To znaczy, ta decyzja musi iść od nich. I tego nie oszukamy. Dlatego na przykład osoby pracujące z uzależnieniami, czy z osobami uzależnionymi, ich rodziny czasem już nie mają cierpliwości i chciałyby bardzo pomóc tym osobom, ale musi być taki moment, w którym ta osoba uzależniona zdaje sobie sprawę, że jakby inaczej nie da rady i potrzebuje tej pomocy. I wtedy jest największa szansa na powrót do zdrowia. Ale to, co możemy robić, to nie namawiać, natomiast trochę żyć przykładem. Znaczy pokazywać, to jest trochę jak z bieganiem. Jak my zaczynamy biegać, się wkręcamy w to bieganie, to ja bym mogła cię tutaj, Ola, 700 razy namawiać, biegaj, to jest super, to jest fajne, rano jest tak rześko, a potem zachody słońca są takie piękne i w ogóle może być taki zegarek, na tym zegarku ci będzie pokazywać wszystko i w ogóle takie mapy będziesz widziała. I mogę ci mówić, a mogę biegać sama i możesz ty mnie widzieć co jakiś czas, szczęśliwszą, zdrowszą, nie wiem, spełnioną, i szereg innych rzeczy. Tak jak w tym filmie, kiedy Harry poznał Sally, jak ta dziewczyna jadła tę potrawę i tam ta przeżywa orgazm i mówi, ja chcę zamawiam to, co ta pani. Że tak możemy, że ja zamawiam to, co ta pani. Że ja bym chciała to, co ty przeżywasz. I jeśli to jest bieganie, to super, a jeśli to będzie coś innego, to też super. Bo namawianie ludzi na zajęcie się swoim wnętrzem jest
jest, no to nie jest nasza praca. To nie jest ta praca, no właśnie, ale pięknie to ujęłaś, żeby warto dawać przykład. I tych przykładów wokół nas jest bardzo dużo. Bardzo dużo ludzi się otwiera i mówi o swoich problemach, o tym co złego. I żyje im się lepiej, kiedy to uwolnią. I tym zakończmy, tego się trzymajmy. Bardzo Ci, Asiu, dziękuję za tą dawkę wiedzy o nas samych. I mam nadzieję, że nie choćby jedna osoba zdecyduje się na to, żeby się sobą zająć po tej rozmowie, to będziemy szczęśliwe. Super. Dzięki wielkie. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Thank you.